Witajcie kochani ponownie. Dzisiaj zrobimy coś, co się przygotowuje bardzo szybko i jest przepyszne. Będzie to camembert z orzechami i z czosnkiem. Słuchajcie, tutaj mam przygotowane dwa serki camembert. 60 gram orzechów włoskich posiekanych. Słuchajcie, prosto z drzewa zbierałam parę dni temu. Dwa ząbki czosnku posiekane. Dwie łyżki oliwy z oliwek, tutaj już w miseczce mam. Łyżka posiekanej natki pietruszki, sól i pieprz. I słuchajcie, teraz do tej właśnie miski dodajemy wszystkie składniki, czyli dodaliśmy pietruszkę, teraz orzechy, czosnek. Słuchajcie, sól i pieprz dodamy tutaj. Już serków nie będziemy osobno doprawiać. Wszystko razem wymieszamy. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia układamy serki i tutaj nakładamy naszą tutaj mieszankę orzechową. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni. Wkładamy serki i pieczemy jakieś około 10 minut, tak żeby nam się ser ładnie roztopił, był ciepły w środku. Serki nam się upiekły. Wyjmujemy z piekarnika. O, czuć, że są mięciutkie. Pechota. Serki nam się upiekły. Słuchajcie, życzę Wam smacznego i do zobaczenia niebawem.